naprawdę fachowiec to musiał robić. FHU Kotarex, wyskur... Pik, proszę bardzo, kamera, akcja, wszystko gotowe, wszystko przygotowane na szalony odcinek numer 2 Vlogasek, a więc najpopularniejsza, najświeższa, najbardziej regularnie ukazująca się seria na polskim YouTubie. O czym pan mówi? No właśnie, nie wspomniałem, że dzisiaj mamy gościa, bo sami zasugerowaliście w waszych komentarzach, że powinienem zapraszać do mojej piwniczki jakichś gości właśnie. No, problem polega na tym tylko, że jest tutaj dość mało miejsca, dlatego będziemy łączyli się jakże nowoczesną drogą internetową z naszymi gośćmi, a na pierwszy rzut ogień idzie mój stary przyjaciel, znamy się jeszcze z przedszkola, przed wami nie kto inny z Ameryki, Max Kolonko. Ja nie znam pana, ja nie wiem, kim pan jest. Ach, Max, nie zgrywaj się, ty stary druchu, przecież znamy się od podszewki. Miałem bardzo dobrą pamięć. No, chcąc, nie chcąc, Max będzie nam towarzyszył przez całe dzisiejsze spotkanie i rozpoczynamy je od waszych propozycji, ponieważ ostatnio zwróciłem się do was z prośbą, abyście w komentarzach napisali, co moglibyśmy robić w trakcie tych jakże przecież regularnych i częstych naszych vlogaskowych spotkań i... Co mnie bardzo cieszy, przedstawiliście wiele propozycji, ja jestem absolutnie otwarty na wszystkie. Jestem otwarty na wszystkie propozycje współpracy! O czym pan mówi? To był błąd, to był błąd. No ale dobrze. Show must go on. Rozpoczynamy od waszej pierwszej propozycji. Ktoś napisał, żebyśmy tutaj sobie robili takie pytania i odpowiedzi. Wy zadajecie pytania w komentarzach, ja tutaj w piwnicy odpowiadam i tak wszyscy radośnie współżyjemy. No, problem polega na tym, że wydaje mi się, że jest właściwie tylko jedna ciekawa odpowiedź, której mógłbym udzielić na pytanie, jakim cudem robię tak, że za każdym razem ta fryzura wygląda niemal tak samo. Oto cała tajemnica. Unbelievable. Odhaczone, jedziemy więc dalej. Ktoś z was zaproponował, że w trakcie tych spotkań możemy się wspólnie nauczyć czegoś nowego, rozwijać swoje pasje i to jest super pomysł. Ja na przykład przez całe życie chciałem nauczyć się rysować, więc może tego się wspólnie pouczymy. Tutaj gdzieś zapodziałem takie przyrządy do rysowania, tylko nie wiem, gdzie ich szukać. Pod stołami, pod szufladami. O, rzeczywiście, jest tutaj wszystko. Proszę bardzo, przyniosłem torbę pełną dóbr. Co tutaj mamy? O... Kredki, każda w innym kolorze. Nie potrafię nazwać połowy tych kolorów, ale co z tego? O, mamy ołówki i główny punkt programu, czyli książka. Wspaniała rozrywka i trening antystresowy. Połącz kropki. W końcu coś zrobię ze swoim życiem wartościowego. No więc wspólnie moglibyśmy takie coś rozwiązywać. Co myślicie? Niech pan weźmie te wszystkie kredki, ołówki, nie wiem, długopisy, co pan tam przyniósł ze sobą. Wsadzi to wszystko do torby, z którą pan przyszedł. Weźmie pan tę torbę i pan wyjdzie. Out. Nie wiem, to może coś innego kreatywnego, nie wiem, pośpiewamy na przykład. Max, jak jesteś taki mądry, to proszę bardzo, zaintonuj. Tak, tak, ja jestem ten... Nie, to może lepiej nie, nie. Przepraszam, ja pana mówię, ja pana szanuję, ja pana nie znam, ale powiem panu, nie. No. Ale dobrze, nie zrażajmy się, idźmy dalej. Ktoś z was pisał o tym, abym od czasu do czasu mówił wam, co tam nowego w polimatach, co tam nowego w ogóle u mnie. W związku z tym chyba największy news to fakt, że Podróże z historią, mój program w dwójce, wrócił na drugi sezon. Jej! I nie wiem, czy słyszeliście. Telewizja to jest biznes. Nie? Nie wiem, czy słyszeliście, że w tym sezonie jest naprawdę masa przygód na horyzoncie, jest dużo brudu, jest dużo odkrywania tej żywej historii i z tego się naprawdę cieszę, bo ja ten program naprawdę realnie lubię. I w związku z tym serdecznie was zapraszam do jego śledzenia. Tutaj pod tym odcinkiem w linkach umieszczam adres do VOD, gdzie możecie zobaczyć te odcinki, które były, ale też szczerze zachęcam was do przypomnienia sobie takiego klimatu telewizji edukacyjnej i do włączenia
włączenia telewizora w każdą niedzielę około godziny tam 10, 11, w każdym razie rano, no rano to rano, zależy od której ktoś wstaje. To jest edukacyjne, to jest w ogóle nowy program, nikt tego nie robi. Ale to oczywiście nie oznacza, że zapomniałem o polimatach, one się ukazują i będą się ukazywały. Jednak prosiliście mnie właśnie w komentarzach ostatnio, abym tutaj od czasu do czasu pokazywał takie rzeczy za kamery, trochę sekretne, miały nie wejść, a jednak wejdą i mam coś takiego. Przy okazji tego odcinka nie z kim innym, a z samym Karolem Paciorkiem nagrałem, uwaga, wideo dowcip o tym odcinku o ruchu drogowym. Proszę bardzo. Ale pogoda w Egipcie. Siup! O, w Egipcie to jest elegancko, tylko wiesz co? To jest takie siup ostatnie, bo... Czemu? Jadę do Anglii. Autem. Autem, bo jest drogo. No, jadę. Ale paskiem na taki dystans? No trzeba, nie? No taniej, no. No taniej, no. Taniej. Taniej, no. Ale ty wiesz, że tam się po lewej stronie jeździ? Co? Po złej, no. Nie. No, to za pomyślny weekend. Proszę bardzo. Siup. Nie. Co ty znowu taki struty? No co się dzieje? No próbowałem to mówiłeś o tej Anglii, że z lewej strony, nie. Próbowałem tak na trasie z Bytomia do Katowic, no tak się nie daje jeździć. No ale niektórym się podoba, jak widać. Unbelievable. Dobrze, bądźmy chociaż na moment poważni. Wspominałem wcześniej o pasjach i faktycznie ostatnio naprawdę połknąłem bakcyla w jednym temacie, a mianowicie w temacie piwa. Zobaczcie, tutaj mam całą masę materiałów. Pochłaniam książki, jakieś różne materiały, które... Miejmy nadzieję, dadzą mi powodzenie na egzaminie na sędziego krajowego PSPD. Będę mógł fachowo wybrzydzać pijąc piwo. No, w związku z tym trzymajcie za mnie kciuki. Dam oczywiście znać, jak poszło. Gdybym nie dał znać, jak poszło, to znaczy, że nie zdałem. Ale do tej pory cały czas się uczę i ciągle męczę moją żonę, aby mnie w jakiś sposób testowała. I właśnie widzę, że... Proszę bardzo, tutaj jest dla ciebie test. I musisz odpowiedzieć na pytanie, które z tych piw to piwo ciemne? Cóż to za obałamutne jest pytanie? Spokojnie, Max, nie denerwuj się, uczyliśmy się, nie unoś się, spokojnie. Za chwileczkę. Max, jakiś podpowiedź? Coś ci się kojarzy? Auć, auć, nie wiem, nic nie słyszałem. Nie wiem, będę strzelał. Nie wiem. A tak zupełnie przy okazji, to ja i moja żona zrobiliśmy tę piwkę. Naprawdę, wierzcie mi, piwowarstwo domowe jest super. Spróbujmy. No, żartowałem. Niezłe. Inni robią lepsze, ale jest okej, jest w miarę w porządku. Dobrze, moi drodzy, czas skończyć. Bardzo, jak zwykle, było mi przyjemnie się z wami spotkać. Pamiętajcie o podróże z historią. Pamiętajcie, że w najbliższym czasie są już następne polimaty w montażu. Będzie naprawdę emocjonująco. I... Do zobaczenia w kolejnym vlogasku. Biorąc pod uwagę częstotliwość tej serii, to widzimy się akurat święta Bożego Narodzenia. Pierwszy śnieg będzie super. Nie żartowałem. Obiecuję z ręką na sercu, że będzie dużo, dużo szybciej. Bardzo Wam dziękuję za Wasz aktywny udział w komentarzach przy okazji. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś pomysły albo chciałby coś zmienić w tej serii. O, tutaj na przykład fanart od fanki. Ktoś chciał zmienić scenerię vlogaska, proszę bardzo, przysłał coś takiego, super. Tą fanką akurat była moja mama, ale jeśli ktoś z Was chciałby przysłać mi coś, co zrobił własnoręcznie i chciałby to tutaj umieścić, to adres też zamieszczam w opisie odcinka. Miejmy ze sobą kontakt i do zobaczenia w kolejnym emocjonującym vlogasku. Niech Pan stamtąd wyjdzie i zrobi przysługę wszystkim i sobie, okej? Z emocjami trochę przesadziłem, no dobrze. Pół minuty, spakować się, out. Sorry, do widzenia.